Rozpoczęliśmy tuż po poprzednim festiwalu, 11 edycji, no i to trwało troszeczkę. No dzisiaj możemy Państwu zdradzić już pewne szczegóły tej naszej plenerowej, sztandarowej, największej imprezy muzycznej. I chciałbym też, pewnie już Państwo wiecie, bo o tym pisaliście, że jest to najlepsze wydarzenie bluesowe w ubiegłym roku. Tak nasz festiwal został wysoko oceniony przez fanów bluesa. Będziemy w Chorzowie mieli zaszczyt, przyjemność 27 kwietnia odbierać wyróżnienie, nagrodę za świetny nasz festiwal. Dla nas to również promocja naszego miasta. Tak jak Państwo wiecie, środki finansowe są zawsze zabezpieczone. Ja nigdy w ogóle do głowy mi nie przychodziło, żeby w jakiś tam sposób ograniczać środki finansowe na Suwałki Blues Festival. Tak samo i w tym roku będzie środki finansowe w wysokości tak jak w ubiegłym roku. Miasto zabezpiecza, miasto i sponsorzy. Poszukujemy tutaj sponsorów. Dziękujemy im bardzo serdecznie. Tutaj na czele oczywiście jest fabryki mebli Forte, ale również i Reso, i Kruszbe, te firmy, plus nawet i nasze spółki komunalne, i Urząd Marszałkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego w ostatnim czasie, jak wiecie, też kontynuuje dobrą tradycję wspierania tego festiwalu i przekazuje na ten cel 80 000 złotych. Także budżet tegorocznego festiwalu będzie porównywalny z budżetem ubiegłego roku. Oczywiście kto wystąpi, kto zagra i zaśpiewa na scenach tutaj w Suwałkach, są specjaliści. Obdarzamy ich nieograniczonym zaufaniem w tym względzie i to, co oni zadecydują, to po prostu my oczywiście w ciemno kupujemy i akceptujemy. Bardzo dziękuję Pani. Tydzień temu w weekend odbyło się European Blues Challenge 2019. Polskę reprezentował zespół, który wygrał Polish Blues Challenge w tamtym roku w ramach naszego festiwalu. Jest to zespół Smooth Gentlemen. Zespół wprawdzie nie zdobył nagrody, ale w ramach European Blues Challenge odbywają się takie targi muzyczne, takie spotkania o nazwie Blues Market. Tam można wymienić się wizytówkami, można wymienić się doświadczeniami, spotkać menadżerów, agentów i największe festiwale bluesowe w Europie. I z tego co wiem, co muzycy mi zdradzili, to mają już kilka kontraktów i najprawdopodobniej, mimo że nie zdobyli żadnej nagrody, bo tam jest jedna główna nagroda, to te kontakty, ten przyjazd na pewno jest bardzo dobry i uda im się uzyskać kilka fajnych kontaktów i mam nadzieję, że kilka koncertów uda im się zagrać w Europie. Stąd też ta nasza kontynuacja i w tym roku Polish Blues Challenge 2020, jest to troszeczkę wcześniej, bo te wszystkie kwalifikacje European Blues Challenge odbywają się w kwietniu, my mamy festiwal w lipcu, stąd też takie różnorodność tych dat. Także to jest na pewno trafiony pomysł. Zmieniliśmy go troszeczkę w ostatnich latach, proponujemy udział zespołów już troszeczkę uznanych. to też pomaga Polsce jakby bardziej się zaprezentować. Ten poziom jest o wiele, wiele wyższy, bo w niektórych państwach europejskich kwalifikacje wygrywają zespoły naprawdę zasłużone i znane, także myślę, że ten poziom też jest naprawdę porównywalny. Chciałbym króciutko powiedzieć, że w tym roku 12. edycja w dniach 11-14 lipca wystąpi ponad 40 zespołów, około 200 muzyków. Muzycy wystąpią z Polski, z Europy, z USA i Kanady. Generalnie nie zmieniamy programu czy atmosfery festiwalu. Rozpoczynamy w czwartek, odsłaniamy kolejną tablicę z nazwami gwiazd bluesa, później happening bluesowy i od piątku zaczynamy śniadaniami, koncertami na ulicy Chłodnej, koncerty akustyczne, później koncerty główne w Parku Konstytucji i na scenie przy ratuszu. Wcześniej troszeczkę też proponujemy koncerty na placu Marii Konopnickiej, troszeczkę mniejsze, ale są to też koncerty plenerowe. Tam też występują nie tylko nasi wykonawcy, ale zespoły zagraniczne. I wieczorem koncerty w klubach, w 5 klubach, podobnie w sobotę. W sobotę dodatkowo jeszcze odbędzie się koncert na mobilnej platformie oraz połączony z paradą motocykli. Tak samo w sobotę śniadania, koncerty na ulicy Chłodnej, koncerty na placu Marii Konopnickiej. Od godziny 17 zapraszamy na koncerty główne, podobnie jak w piątek. I w niedzielę rozpoczynamy właśnie kwalifikację Polish Blues Challenge, później zespoły, także myślę, że ta niedziela też staje się już nawet nie jakby takim czwartym mniejszym dniem, ale pełnoprawnym dniem festiwalowym, także tutaj można mówić o pełnych 3 dniach i czwartek takie rozpoczęcie. Też oczywiście, co miałem powiedzieć, w czwartek koncert otwarcia, ale tutaj chciałbym już oddać głos panu Janowi, który opowie wszystko dokładnie o gwiazdach. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że to nie są jeszcze wszystkie gwiazdy, to są gwiazdy i wykonawcy, bo jeszcze nie ogłosiliśmy 2 gwiazd, nie ogłosiliśmy też wszystkich wykonawców, którzy będą grać w klubach. Rozmawiamy z tymi wykonawcami, rozmawiamy z klubami. Chcielibyśmy, żeby jak najbardziej to było atrakcyjne i cenowo, bo chciałbym przypomnieć, że koncerty klubowe w całości są finansowane przez kluby. To jest też bardzo ważna już od 2-3 lat taka jest forma i to jest jakby dla nas, dla naszego budżetu też bardzo, bardzo dobre i też to jest fajne, że restauratorzy mogą się w to włączyć i całkowicie finansują te koncerty klubowe. Także chciałbym oddać głos już. 12 to tuzin. No nie wiem, na ile możemy się bawić w magię liczb, ale mędrcy wschodu zawsze twierdzili, że tuzin to szczęśliwa liczba, więc kierowani tą ideą postanowiliśmy też szczęśliwie ułożyć nasz program i tutaj ta magia okazała się nieco zwodnicza, bowiem tak jak to bywa w tych układankach domina, nasze planowanie tak właśnie mniej więcej wygląda. Kiedy zabraknie jednego elementu, to się zaczyna troszkę chwiać, nie przewracać, ale chwiać. I w momencie, kiedy w zasadzie mieliśmy już ustalony taki profil całości, niestety jeden z takich bardzo istotnych dla nas artystów, Michael Coleman, niezmiernie utalentowany wokalista i gitarzysta, nagle niespodziewanie pożegnał się z tym światem. I to było w momencie, kiedy byliśmy już na etapie prawie zamykania kontraktu, co spowodowało, że ta układanka nam się nieco zamieszała i stąd to, o czym Bogdan wspominał, że mamy jeszcze 2 nadzieje, prawie 99 i 60%, ale jeszcze nie możemy o nich powiedzieć, bo w związku z tym całym zamieszaniem nie ma podpisu osób ważących pieniądze pod kontraktem. Pewność jest, nazwisk zdradzić jeszcze nie możemy, proszę nam wybaczyć. Myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni do majowego święta to się wszystko wyjaśni. Nie wiem, czy zwołamy kolejną konferencję prasową, ale proszę śledzić zwłaszcza profil facebookowy festiwalu, a także jeżeli Państwo mają jeszcze radioodbiorniki w domu, to przecież i Radio 5, i moja Trójka, i Radio Suwałki z całą pewnością o tym jeszcze poinformuje. Będąc młodym entuzjastą nowoczesnych technologii, podjąłem się niesłychanie ryzykownego zadania naciskania różnych guziczków, które teoretycznie powinny wprawiać w ruch zmianę obrazków, czyli PowerPoint prezentacja, proszę Państwa, którą wykonałem własnopalcznie, że tak powiem, korzystając z materiałów graficznych dostarczonych przez festiwal. Najoryginalniejszym logiem festiwalu bluesowego, jakie znam, co też trzeba by pogratulować autorowi, prawda? Tak, Stanisław Włos. Mhm. I ono jest, myślę, takie, kto mi zasłania to logo? Panie Wojtku. No. Ono jest też i dobrze robi festiwalowi. Startujemy, jak Państwo już wiedzą, 11 lipca. O imprezach towarzyszących wspomniał Bogdan, natomiast ta podstawowa, 11 lipca, godziny nocne, tradycja polegająca na tym, że robimy koncert, który jest transmitowany na żywo do programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Pierwszy Odcień Bluesa, gwiazda, a przed gwiazdą tak zwany support, który w tym roku prezentuje premierowe zupełnie wystąpienie artysty, który nazwał się Sosnowski, polski Tom Waits. Myślę, że będzie się Państwu podobać. Jako główna gwiazda ta z transmisją i z udziałem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej Corey Harris. To obok Taj Mahala i Keb Mo jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego bluesa, nawiązująca swoją twórczością do korzeni, a jednocześnie potrafiąca przybliżyć te korzenie w sposób czytelny współczesnemu słuchaczowi. Corey był już kiedyś przed laty na festiwalu Rawa Blues i mnie osobiście utkwił jako jedna z najjaśniejszych postaci współczesnego, prawdziwego, akustycznego bluesa. Stawiamy na polskich wykonawców. Maciej Lipina otworzy pierwszy dzień na wielkich scenach. To młody człowiek, który założył zespół Ścigani, z którym nagrał płytę, obecnie nagrał też płytę solową. Pięknie miesza tradycję rockową z bluesem. JJ Band, kolejna, można już powiedzieć, legenda polskiego bluesa, bo grają...